Co jest takiego w Mariuszu Przybylskim, że taki człowiek jak ty, zapracowany, zalatany, siada w pierwszym rzędzie i ogląda? No myślę, że przede wszystkim tak. To jest porządny człowiek, bardzo dobry przyjaciel, świetny kolega, dobry fachowiec, artysta, więc stąd dzisiaj tutaj moja obecność. Co ci się rzuciło w tej kolekcji, że tak powiem, w oko i do szafy? Wiesz co, jestem zaskoczony kolorystyką dosyć mocno. Nie spodziewałem się, że to będzie aż taki mocny akcent tego pokazu. Bardzo mi się podobały te garnitury w połączeniu z tymi spódnicami. To było ciekawe i myślę, że coś takiego spokojnie mógłbym założyć. Plany na nowy rok. Co nie lubiliśmy w tym starym, a co będziemy lubić w nowym? Wiesz co, to już jest, to są indywidualne preferencje, trudno mi odpowiedzieć. Ja mam plan na przyszły rok taki, żeby wydać płytę bez 10 niecholecie zespołu i tego planu się będę trzymał. I takie też sobie zrobię postanowienie noworoczne, żeby koniecznie ta płyta się w tym 2015 roku ukazała. A czy Mariusz Przybylski ubierze na tą płytę również ciebie? No mam nadzieję, że tak, jak znajdzie czas, będzie miał ochotę, to na pewno skorzystamy z jego pomocy. Zresztą ja często, jak mam jakieś wyjścia czy koncerty, to korzystam z pomocy Mariusza.